Jaką podstawową wiedzę biznesową powinien posiadać franczyzobiorca, aby przystąpić do sieci Bafra Kebab? Jakie narzędzia ma do dyspozycji franczyzobiorca, by zarządzać swoim punktem? Co może sprawić, że obroty spadają? Jak skutecznie optymalizować koszty w biznesie? Dzień dobry, witam w programie Ekspert we franczyzie. Moim gościem jest Marcin Burzym, menadżer do spraw wsparcia biznesu Bafra Kebab. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Marcinie, jaka jest Twoja rola w Bafra Kebab? Jaka jest moja rola? Generalnie na co dzień wspieram swoich opiekunów regionalnych, którzy pracują w terenie i pomagają w prowadzeniu biznesu naszym franczyzobiorcom. Oprócz takich kontaktów i przekazywaniu informacji na bieżąco, co w firmie się zmieniło, co należy sprawdzić, co należy skontrolować i czym się zająć, również wspieram ich w pracy i we wspólnych wizytach w terenie. Wspólnie też omawiamy i podsumujemy wyniki ich miesięcznych i kwartalnych terminach. Co Twoim zdaniem jest główną zaletą franczyzy Bafra Kebab? Myślę, że w ostatnich czasach franczyza w ogóle stała się bardzo popularna. Dodatkowo nasz model, czyli jakby street food, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz tego, że jesteśmy firmą, która ma już ponad 10-letnie doświadczenie, nasi franczyzobiorcy otrzymują gotowe, wyposażone przyczepy, w których jakby dzięki kilkuletniemu doświadczeniu wiemy, co zmieniać, ciągle też je udoskonalamy. Myślę, że taką kolejną bardzo ważną rzeczą jest opiekuna, który pomaga franczyzobiorcy od samego początku otworzyć, wystartować, jest takim mentorem, który wskazuje obszary, na których franczyzobiorca od samego początku powinien się skupić. Oczywiście pomagamy też w zamówieniu, udostępniamy platformę szkoleniową, więc można powiedzieć, że jakby kompleksowo od samego początku zajmujemy się naszym franczyzobiorcą. Jaką podstawową wiedzę biznesową powinien posiadać franczyzobiorca, aby przystąpić do sieci Bafra Kebab? Tak naprawdę nie wymagamy żadnej szczególnej wiedzy. Tak jak wspominałem na samym początku, opiekujemy się naszym franczyzobiorcą kompleksowo od samego początku, więc zaraz po przystąpieniu jest szkolenie, które odbywa się u nas tutaj w Warszawie na Jutrzenki. Oprócz platformy szkoleniowej, na której są dostępne wszystkie materiały, jest też szkolenie praktyczne, które odbywa się na jednym z naszych punktów własnych, gdzie franczyzobiorca może tak doświadczyć i zobaczyć, jak wygląda wszystko w praktyce, od obsługi klienta po przygotowywanie każdego zdań, zobaczyć też, jak na naszych punktach jest organizowana praca, może zdobyć takie doświadczenie. Oczywiście po całym szkoleniu jest egzamin. Po takim egzaminie, gdy już franczyzobiorca wybierze swoją lokalizację i mamy już otwarcie, na otwarciu też pojawia się opiekun biznesowy, który od samego początku kieruje i wspomaga, też udzielając wskazówek franczyzobiorcy, jak należy ten biznes prowadzić. Oczywiście nie tylko na otwarciu, ale po otwarciu również jakby odbywają się takie cykliczne wizyty, zarówno operacyjne, jakby stricto biznesowe, które mają pomagać i ukierunkowywać franczyzobiorcy na maksymalizację zysków. Jakie narzędzia ma do dyspozycji franczyzobiorca, by zarządzać swoim punktem? Począwszy od platformy szkoleniowej, na której franczyzobiorca będzie mógł zawsze sobie sprawdzić wszystkie jakby materiały, wszystkie pomoce dydaktyczne, będzie mógł też udzielić takiego dostępu swoim pracownikom, żeby mogli się przeszkolić, zanim przystąpią do pracy. Będzie mógł też zweryfikować postęp, nadając im loginy, ich postęp w nauce, czy po każdym takim szkoleniu są egzaminy, więc można to zweryfikować. Myślę, że kolejnym bardzo ważnym narzędziem jest system kasowy POS Bistro, który pozwala oprócz
prowadzenia sprzedaży i wyciągania podstawowych raportów, takich jak wielkość sprzedaży, które produkty najlepiej nam się sprzedają, które dania, które najsłabiej, od tego, ile dodatkowych pozycji napoi, mięsa sprzedaliśmy na danej zmianie, po dokładną sprzedaż godzinową, tak abyśmy mogli zobaczyć, w których godzinach mamy największy ruch i na kiedy powinniśmy się przygotować mocniej. Oczywiście też wsparcie naszego opiekuna biznesowego, bez którego ta cała operacja byłaby bardzo trudna do wykonania. Dlaczego posiadanie POS Bistro jest tak ważne dla franczyzobiorcy i dlaczego rekomendujecie franczyzobiorcom, aby takie POS Bistro zainstalowali na swoim punkcie? Rekomendujemy je z bardzo prostego powodu, dlatego że tak jak już wspomniałem, oprócz tych części takich kasowych i utargowych, gdzie możemy powyciągać sobie dane, franczyzobiorca nie musi dokupować i instalować dodatkowych programów do zarządzania fakturami, do zarządzania gospodarką magazynową. Program POS Bistro to wszystko umożliwia. Franczyzobiorca, wprowadzając na bieżąco faktury, wykonując inwentaryzację, ma prosty i od razu widoczny wynik. Jeżeli też na bieżąco może wprowadzać i straty, w każdym momencie i w danej chwili może sobie sprawdzić, jaki ma stan magazynu, ile ma towaru, jakie były do tej pory straty, co też bardzo ułatwia i pomaga utrzymać rentowność punktu na dobrym poziomie, bo w każdej chwili może też sprawdzić, jaki ma aktualnie food cost z danego produktu, czy ceny są na dobrym poziomie, czy powinny zostać zwiększone. Także pracując na tym programie, franczyzobiorca ma wszystko w jednym miejscu i wszystko kompleksowe. A jak wygląda taka przykładowa wizyta opiekuna? Można powiedzieć, że składa się z dwóch części. Pierwsza to oczywiście nasz opiekun biznesowy zawsze umawia taką wizytę z franczyzobiorcą. Franczyzobiorca musi na takiej wizycie być, zarezerwować sobie około 2-3 godzin. Pierwsza taka część tej wizyty to można ją nazwać częścią operacyjną, gdzie wspólnie z franczyzobiorcą opiekun przechodzi punkt, sprawdzając wszystkie punkty krytyczne, zgodnie z przyjętą w firmie checklistą, czyli można powiedzieć, że skupiamy się na tym, co dzieje się w środku w naszym punkcie, na jakości wydawanych dań, na standardach, na HACCAP-ie, na czystości. Po tej części operacyjnej, gdzie mamy już wszystkie rzeczy na punkcie, można powiedzieć, jakby sprawdzone i odhaczone, jest taka druga część, na którą franczyzobiorca wcześniej się przygotowywuje, dostaje od opiekuna biznesowego wytyczne odnośnie rzeczy, jakie powinien przygotować, wyciągnąć te dane z systemu i wspólnie później siadają i omawiają jakby wskaźnik po wskaźniku. Jeżeli franczyzobiorca nawet nie potrafi jakiegoś wskaźnika odnaleźć, wtedy wspólnie jakby z pomocą opiekuna taki wskaźnik jest i takie liczby są w systemie odszukane. Rozmawiają wspólnie na temat tego, skąd dane liczby i wskaźniki wynikają, skąd taka wartość, a nie inna, ustalają wspólnie ze wskazaniem bardziej tutaj na franczyzobiorcę, tak, jakie są cele, jak franczyzobiorca widzi dalszy kierunek rozwoju, jakie chciałby osiągać liczby, jaki chciałby mieć wzrost, jakie działania, od czego zacznie, jak będzie to sprawdzał, kontrolował i tak dalej, i tak dalej. Po takiej wizycie sporządzany jest raport, który przychodzi w formie mailowej zarówno do franczyzobiorcy, jak i do firmy, po to, aby w każdym momencie i w każdej chwili zarówno franczyzobiorca, jak i nasz opiekun biznesowy mógł sobie wrócić do tego spotkania i zweryfikować, co zostało ustalone, a także, żeby, bo oczywiście te wizyty są cykliczne, aby na kolejnej wizycie można było odnieść się i zweryfikować, co udało się zrobić od ostatniej wizyty, a co jeszcze należy doszlifować. Bo bez dobrego zarządzania chyba biznes się nie uda. Zdecydowanie nie, dlatego od samego początku pomagamy, wspieramy naszych franczyzobiorców i zwłaszcza w tych początkach pokazujemy, jak należy tym biznesem zarządzać i jak działać, aby on się udał.
A jaki odbiór wśród franczyzobiorców mają takie wizyty opiekunów? Bardzo dobry. Mogę powiedzieć, że nawet wśród naszych doświadczonych franczyzobiorców, którzy dość sceptycznie podchodzili do wizyty biznes, twierdząc, że oni bardzo dobrze znają swoje punkty, ponieważ mają już doświadczenie i prowadzą je któryś rok z rzędu, po nawet takich prostych pytaniach, który produkt najlepiej im się sprzedaje, jaki to odpowiadali bez wahania, że powiedzmy jest to tortilla duża, po czym jak wchodziliśmy w system i sprawdzaliśmy, okazywało się, że tortilla duża jest jednym z najlepiej rotujących produktów, natomiast nie najlepszym. Więc to pokazuje, że czasami obserwacje franczyzobiorcy mogą troszeczkę się różnić od tego, co rzeczywiście dzieje się w systemie, stąd też tak bardzo ważna analiza i nasza wizyta biznes z opiekunem biznesowym, gdzie można to wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze. Co wpływa na rentowność punktu? Zdecydowanie straty. Stąd będę się odwoływał, tak jak we wcześniejszych odpowiedziach, do programu PostBistro, który pozwala i daje możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej, wprowadzania wszystkich dostaw na bieżąco. Franczyzobiorca ma dostęp do wartości swojego zapasu, do ilości sztuki artykułów, jakie są aktualnie na punkcie. Wprowadzając codziennie straty, ma nad nimi kontrolę, bardzo szybko może wyłapać, czy w danym dniu, tygodniu te straty nie są na zbyt dużym poziomie. Może też zweryfikować, dlaczego ewentualnie ten poziom się zwiększył. No i bardzo ważne i kluczowe jest inwentaryzacja, tak? Tutaj też program daje takie możliwości. Można tą inwentaryzację zrobić zarówno jak w dzień, w przeciągu tygodnia, miesiąca. Tutaj jakby ten zakres możliwości jest bardzo duży. To też pozwala franczyzobiorcy na bieżąco monitorować, czy na pewno wszystkie produkty i towary wychodzą tylko i wyłącznie przez kasę. Co może sprawić, że obroty spadają? Z doświadczenia mogę powiedzieć, że w 95% takich przypadków wynika to z niepoprawności wydawanych dań, czyli nietrzymanie się procedur, nietrzymanie się składu i bądź też wydawanie dań zimnych. Stąd tak bardzo ważna jest kontrola, tak ważne jest sprawdzanie i weryfikowanie opinii naszych, jakie klienci zostawiają na wizytówce Google danych punktów, a także przeprowadzanie we własnym zakresie takich małych, krótkich wizyt przykładowych, tajemniczych klientów. Dlaczego to jest tak ważne? Przeprowadzenie takiego badania tajemniczy klient. Dlaczego jest takie ważne? Daje franczyzobiorcy w bardzo krótkim okresie czasu bardzo wiele informacji. Franczyzobiorca może dowiedzieć się w momencie, kiedy go nie ma na punkcie i pracownicy pracują sami. Może zobaczyć, jak mają nastawienie do klientów, jak szybko reagują, czy produkt, który jest wydany w odpowiedniej gramaturze, czy jest wydany estetycznie, czy czas oczekiwania nie jest zbyt długi, czy jego kasjerzy rzeczywiście stosują sprzedaż sugestywną, zachęcają do zwiększenia bądź zakupu dodatkowych produktów, czy jest pożegnanie, czy klient czuje się zaopiekowany. Nie trzeba tutaj robić jakichś dodatkowych badań, bo każdy posiada, myślę, większe grono znajomych i taki znajomy może przyjść, zrobić taki zakup, po takim zakupie otrzymać paragon i franczyzobiorca później, rozmawiając z takim swoim kolegą, przyjacielem, myślę, że otrzyma najlepszy feedback, czy produkt smakował, czy dany przyjaciel bądź kolega by wrócił, nie wrócił i co można by było zrobić lepiej, bądź czy jest wszystko dobrze. To też jest taki feedback później dla pracowników, bo pracownicy wiedzą też, że ich szef, oprócz tego, że jest i bywa tylko na punkcie i też jakby sprawdza i weryfikuje, jak wygląda obsługa, że jest to dla niego ważne, nawet jak go nie ma na punkcie. No tak, bo przy szefie zawsze pracuje się zdecydowanie lepiej. Tak.
Każdy, kto prowadzi biznes, chce, aby przynosił zyski i jednocześnie generował jak najmniejsze koszty. Jak skutecznie optymalizować koszty w biznesie? Myślę, że o tym wszystkim już wspominaliśmy, a może tak podsumowując, żeby maksymalizować zyski, począwszy od tego, że musimy mieć dobrze wyszkolonego pracownika, musimy weryfikować, jaki wydajemy produkt, sprawdzać zadowolenia naszych klientów, monitorować te wszystkie czynniki na bieżąco i tutaj być bardzo czujnym na ewentualne opinie bądź zmiany, o czym też już wspominałem. Jeżeli chodzi o minimalizację kosztów, no to tutaj bardzo ważne na pewno będzie też weryfikowanie tego, czy nie przepalamy godzin, czy mamy odpowiednie grafikowanie, czy na pewno grafik jest dostosowany do potrzeb ruchu i natężenia, czy w tych momentach, gdzie powinniśmy mieć więcej pracowników, ich mamy, tam gdzie możemy mieć ich mniej, jest mniej, czy prowadzimy gospodarkę magazynową, czy nasz zapas magazynowy jest na odpowiednim poziomie, czy nie mrozimy przysłowiowo pieniędzy, franszyzbiorca nie mrozi zbyt dużo na punkcie bez potrzeby, czy nie zamawia zbyt dużo warzyw, czy wszystkie potrzebne rzeczy do produkcji są na odpowiednim poziomie zapasu, czy też, o czym już wspominałem, inwentaryzacje, straty, czyli czy poziom strat jest utrzymany na optymalnym poziomie, czy te straty nie rosną, tak, czy inwentaryzacje wychodzą na odpowiednim poziomie, czy na pewno jakby nie wychodzi towar bądź produkty w jakiś inny sposób niż poza kasę. Marcin, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, a Państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału.